Witajcie w kolejnym odcinku serii Karpiowy Stan Umysłu. Dzisiaj zabieram Was znowu na zimowe karpie z zimnej wody. Woda ma już około 5-6 stopni, więc jest szał temperaturowy. Zestawy są już w wodzie, kamery są już w wodzie, więc mam nadzieję, że uda mi się nagrać jakieś fajne materiały podwodne. No i najważniejsza rzecz. Miejmy nadzieję, że pokażę Wam jakiegoś pięknego, zimowego, zaspanego karpia. Także nie pozostaje nic innego, jak zaprosić Was na film i lecimy z tematem! Tak jak już powiedziałem na wstępie, wędki są wyrzucone, czekamy na rybę. Taktyka jest tak jak na poprzedniej zasiadce, niewiele się zmieniła, czyli przede wszystkim stick mix do metody PVK, solid bug nieduży, solid bug tym razem troszeczkę będę więcej sypał stick mixu i na tej zasiadce dam w te jak one się nazywają, te glue kolorystyczne, które jest przezroczysta woda, może ona będzie w ciągu dnia kusić takim, wiecie, takim dymkiem na dnie, nad workiem, czy PV-ką ryby. To jest jedna rzecz, którą chcę zmienić i drugą rzecz, i tu chyba najważniejszą rzecz, to jest prezentacja przynęty, czyli dam codziennie na z trzech wędek, codziennie dam jedną wędkę przynajmniej na Zikriga, a drugą na Chudriga, takiego wyższego, takiego 5-7 cm. Bo tak jak część z Was, która oglądała poprzedni odcinek zimowych karpi, zauważyliście, że te ryby pływają w toni, są średnio zainteresowane pokarmem, który leży na dnie. Aczkolwiek musiałem wyjechać wcześniej na ostatniej zasiadce. Hubert, który został tutaj na łowisku, w ciągu dnia łapał piękne ryby i to właśnie Chudrig, ale też głównie już się ryby pochylały, bo się cieplejsza woda zrobiła. Z informacji, jakie dostałem już na łowisku, fajnie, pozytywna rzecz, kilka ładnych ryb padło, nawet kilkunastokilogramowe karpie padły, więc kurczę, jestem pełen nadziei, że tym razem oprócz kontaktu będzie też coś, kurczę, na macie, żeby Wam pokazać. Kolejne jakieś takie przemyślenia, co, jak i tak dalej, to w dalszej części filmu. Na razie idę sobie wypić ciepłą kawę, tudzież gorącą i zrobić sobie coś, o czym ciągle wszystkim powtarzam. Nie gońcie za wynikami. Chciejcie je złapać. Okej, dobra, bo wiadomo, że jedziemy za fajnymi rybami. Ale niech to nie będzie priorytetem. Karpiarstwo to nie jest olimpiada. To nie są zawody. To jest po prostu lifestyle. To jest albo hobby, co niektórych. Czyli jedziemy odpocząć, wyluzować się, zapomnieć o wszystkich problemach pieprzonych, które mamy w chacie, w pracy i tak dalej. A nie jechać nad wodę i jeszcze sobie kosić łeb jakimiś gównianymi rzeczami, bo nie złapaliśmy ryby. Naprawdę. Nie róbmy sobie tego sami, bo nieważne, czy łapaliśmy 20 lat temu, czy dzisiaj, czy będziemy łapać za kolejne 20 lat, wszystko jest w naszej głowie. To my sobie ustawiamy na to, czy mamy dalej ciary nad wodą, czy ich nie mamy. No i mamy, kurwa, pierwsze branie. Mamy pierwsze branie. Jecho, po lewej. O nie, kurwa, jedzie ten środkowy. Jest rybka. Ale strzał był niesamowity. Normalnie rolada pierdzielona. Tak jak mi ostatnio będzie Hubo mówił, że... O, tu jest ten. Dobra. Nawet jeszcze lepiej. Jest pierwszy zimowy śpiący smok.
chyba na metody walną. I tam było D21 z tego co kojarzę. Chyba śpi. Mam cię. Dzień dobry. Jest. Pierwsza ryba sezonu 2023. Hubertowi brały same pełnowózkie przez ostatni wyjazd, teraz co był, a u mnie się melduje golasek. Słuchajcie, widzieliście hol, jest naprawdę zajebiście. Jest 9 sierpnia, zimno jak jasna cholera. Jest ryba, jest pierwszy karp sezonu 2023. Najważniejsze jest to i z tego jestem naprawdę mega szczęśliwy, że wszelkie założenia, które mówiłem, o których Wam mówiłem w poprzednim filmie o zimowych karpiach i w dzisiejszym filmie, wszystko się co do joty sprawdza. Nawet na macie ryba wydaliła z siebie mieszankę z PV-ki, którą wcześniej kurczę zjadła. Także po prostu coś pięknego. Patrzcie na tą rybę. Normalnie nie jest wielka, ale co mnie to obchodzi? Jest ryba, zimowy śpioch, który jeszcze się nie daje dobrze utrzymać w ręku. Miota się. Jest. Po prostu coś niesamowitego, coś pięknego. Totalnie niby zima, powinien kurczę być zaspany, nieruchawy. Nic z tych rzeczy. Nic totalnie z tych rzeczy. No daj się cholerniku zrobić tutaj. Pokaż się. Co wam powiem, to wam powiem. I love this game. Carp fishing to jest po prostu mój lifestyle, a nie jakieś tam hobby. Lecimy dalej z tematem. Piękny zimowy karp. Płynie. To są zimowe ospałe karpie, kurwa. Jedzie jak pojebany. Jak pojebany. Pogoda robi swoje. Dzień było ciepło. Słońce dzisiaj pięknie świeciło. Było naprawdę ciepło. I ta ryba się naprawdę na maksa ruszyła. Bo w ciągu 40 minut mamy, kurczę, drugą rybę. Obawiam się, że ta ryba jednak spadnie, bo czuję, jak zapierdziela po tych trzcinach tam na wyspie. Kurde, jak walczę. O matko, o. Ja pierdzielę. Mówi się, że zimna woda. Ryba powinna być stać jak głupia, w sensie
nie powinna odjeżdżać, a ona mi tu żyłkę wybiera. Zobacz jak kopie. Masakra. Może to, kurde, amur, no to wtedy to już... Zobaczcie, co się dzieje. No naprawdę, kurde... takiego holu jeszcze nie miałem w zimę ryb. Zawsze ściągałem tak zwanego trupa, kurde, a nie rybę. Ale walczy skurczy byk. Ale ładne widzę, ma ułuszczenie chyba. Chodź, 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 smoczku, chodź. Chodź, malutki. Jesteś naprawdę fajny. I chodź. Na metodę D21. Chodź. Op. Mamy go, mamy. Nie, jest wielki, ale silny jak cholera. I love this game. O kurde. Dzień dobry, panie kochany. Nie no, już ta rybka tu jest taka fajna. Słuchajcie, nie wyobrażałem sobie tak, że może, kurczę, wyglądać zasiadka aż tak styczniowa. Wiedziałem, że można coś złapać, bo ta ryba nie ma tak, że nie żeruje, ona żeruje. Ale jeszcze jedna ryba, kolejna, kurde, jest pięknie. Naprawdę, tylko tym razem już troszeczkę rybka większa, jakaś nasteczka strzeliła tym razem w aftersa D21. To, co kiedyś wspominałem wam, taki fajny zapach. Taki a la sekret agent Roda Hutchinsona, do tego była metoda i powiem wam, że metoda według mnie o tej porze roku jeszcze lepiej działa na ryby niż PV-ka, ale o tym będziemy gadać później, nie męczmy ryby, pokażę wam jak ona pięknie wygląda, piękny, styczniowy, zaspany wojownik, piękna ryba, naprawdę jak nie można kochać karpiarstwa. Tak jak powtarzałem, powtarzać będzie. Karpiarstwo to jest lifestyle, a nie hobby. Coś naprawdę cudownego. Jestem, uwierzcie mi, naprawdę mega szczęśliwy. To jest styczeń, a ja trzymam piękną rybę, kolejną już w zimowej wody. Prawdziwej zimowej wody, a nie... O Jezu! A nie w zimę, bo można łapać w zimę na ciepłej wodzie. A mówimy cały czas o zimnej wodzie. Kilka zdjęć. Wypuszczamy ryby i próbujemy dalej łapać, aczkolwiek może szału nie być, bo jest spadek ciśnienia. I love this game. Wracaj do swojego królestwa. Jestem po pierwszej nocy, jest naprawdę fajnie, mam dwa zimowe karpie, jednego już widzieliście, pierwsza moja ryba tego sezonu, nie jest jakaś wielka, ale who cares, kurde, kogo to obchodzi, ludzie święci, jest ryba, jest fajnie, jest naprawdę zajebiście. Chwilę potem zameldowała się kolejna ryba, tym razem już piękna panienka, która ma już kilkanaście kilogramów, ile, nie wiem, nawet nie ważyłem i ważyć nie mam zamiaru. Bo jakie to ma znaczenie, czy ona waży 12 czy 15 kg?
Jest kolejna fajna zimowa ryba. Najważniejsze to, że założenia, o których mówiłem Wam na poprzednim filmie i mówię Wam teraz, sprawdzają się. Po prostu najzwyczajniej w świecie się sprawdzają. Jedna rzecz najważniejsza, która jest, która naprawdę dobitnie pewien temat pokazała, to temperatura wody. Ale temperatura wody w oddaniu takim, że nie tyle co szukam jakiejś temperatury na wodzie, bo jej po prostu nie znajdziesz. Wszędzie ta temperatura wody będzie jednakowa. W tej chwili woda ma około 5-6 stopni max. I co jest? O co mi chodzi? Chodzi mi po prostu o to, że jeszcze 10 dni temu, gdy zszedł lód, temperatura wody miała, tak jak Wam pokazywałem, około 2-6, w niektórych miejscach 3 stopnie, tak? Nie więcej. I nagle w ciągu kilku dni temperatura wskoczyła na 5-6 stopni i nagle zrobiło się wow. I to samo 6 stopni, które mamy z listopada, to jest tragedia dla nas, tak? Że ta woda się wychodziła, ta ryba już taka wpada w taki marazm, ta ryba po prostu nie bierze, szukamy gdzieś głębszych jakichś dołków, żeby tą temperaturę może wyczaimy gdzieś, może 8-9 stopni, może tam ta ryba poszła, tak? A na zimnej wodzie w zimę jest na odwrót, no bo teraz trzeba wziąć to na odwrót, jeżeli woda ma 2-6-3 stopnie i nagle wskoczyła na 5-6, dosłownie w ciągu 2-3 dni, to podwoiła swoją temperaturę i tą rybę poruszyło. Najlepszym dowodem jest to, że wszyscy zaczęli łapać ryby. To widać na Facebooku. Wystarczy zobaczyć, co się działo na przełomie grudnia, początku stycznia, kiedy ja tu teraz jestem. Ile osób łapało ryby. Przecież Hubert wywalił numer. Ja przecież wtedy zjechałem do chaty i mu powiedziałem, Hubert, będzie się działo. I się działo. Złapał 12 ryb w niecałe 2,5 doby. No po prostu ryby brały jak kurde w najlepszym sezonie, kurczę, tak? I co? I nagle teraz już troszeczkę zamarły. Ja boję się o to, że... Bo teraz przyszło ochłodzenie, czuć, bo nawet jak z Wami rozmawiam, to kawa dopiero co była robiona, już widać nawet po kubku, bo już nie wyświetla się napis Raptor, kurczę, wychłodziła się. Czuję, że do końca zasiadki już, kurczę, nic nie wydarzy się, ponieważ właśnie to jest właśnie zimna woda. Teraz jest nagle ochłodzenie i ta ryba stanie i koniec. Jedynie co zrobiłem, to wyrzuciłem dwie wędki na Zigriga, jedną na Chodriga. Tylko ten czodrik to jest bardziej nie czodrik, tylko ten łamaniec, po prostu czod podniesiony do góry, ale na bałańcu, tak sobie to wymyśliłem. Czyli to tak de facto nie jest czodrik, tylko ta nazwa, już nie pamiętam, angielska tego przyponu. Ja to na to się śmieję, że to mówiąc z polskiego na angielski, hinging. Oczywiście żartuję, ale nie potrafię wymówić tego słowa. Wiecie, o co chodzi, po prostu łamaniec i z drugiej mańki jakby czod. Zigrigi zwykłe, najzwyklejsze zigi, tu jest w miejscu, gdzie ja łapię sobie, jest około 1,20 m wody, 1,30 m, gdzie te karpie chodziły, widziałem je wcześniej na filmie, więc odmierzyłem sobie jakieś 40 cm, jeden, drugi 50 cm i postawiłem takie dwa zigi, jeden z pianką, a drugi z kulką Diffusion Tandem Bajca, która tam smuży. Czy coś się wydarzy? Nie wiem, zobaczymy. W dzień, z tego co wiem, nikt nie złapał tu ryby, może jedną, a reszta wszystko jest złapane w nocy, więc jak to się mówi, wszystkie zigi na pokład i tyle, nie? Miejmy nadzieję, że coś się jeszcze wydarzy, że będę mógł się pochwalić Wam jakąś fajną rybą. A na razie co? Kawa, oglądanie ładnych okoliczności przyrody w niesprzyjającej pogodzie i tyle. Pierwsze dowody ląduje tutaj na wideo metoda. I teraz przyjrzyjcie się, co się będzie działo. Napinanie żyłki. Niewielki ruch korbką, naprawdę niewielkie ruchy. Ja zawsze wykonuję, mimo tego zestaw ląduje pół metra, 80 cm dalej. Tu nie ma tego znaczenia, w dalszej części będzie filmu miał. No i jak widzicie, troszeczkę na przyspieszonym tempie rozpuszcza się metoda i prawidłowo na metodzie leży Wofters, kulka jakaś, cokolwiek. Najważniejsze jest, chodzi o to, żeby ona leżała na tym więzieniu w metodzie. Tu mamy pana sandacza. Ładnie się zanęta na obsypuje. I tutaj jest około 2 godzin w wodzie zimnej. Tam okoń. Dzień dobry. Kur duplu. No i tak widzicie, jak będą wyglądać metody. Kolejny film,
Tym razem ląduje PV-ka z Y-giem. Y jest zamontowany w prawej części PV-ki, to widać. I do PV-ki wcisnąłem GUR. Zaraz zobaczycie, jak to GUR w zimnej wodzie pracuje. To jest akurat GUR Tandem Bejce Diffusion. Zig właśnie sobie poleciał. No i na przyspieszonym tempie rozpuszcza się PV-ka ładnie. I to GUR, zauważcie, że ono nie idzie nigdzie do góry, tylko upada na dół. Nigdzie nie smuży w tej zimnej wodzie. Ciężko było powiedzieć, czy działa to na ryby, czy nie, bo żadne ryby tu nie wpłynęły. No i teraz zobaczcie. To jest około 30-40 minut dalej, w pobliskim, że tak powiem, ruchu od PV-ki. Cały GUR się ułożył i sobie leży. Kilka słów powiem, jakich takich konkluzji sobie doszedłem i czego na zimnej wodzie najczęściej używam, jakich przyponów, jakich tych przynęt. Jeżeli chodzi o przypony, tutaj nie kombinuję nic. Używam swojego nieśmiertelnego kombi rig by Stan, ewentualnie z miękkiej plecionki Pindal Leader Avida do metody. Ona bardzo, tak jak mówiłem już na poprzednim odcinku, bardzo ładnie się układa na metodzie czy w solid bagu. Tworzą się jakieś takie, wiecie, jakieś usztywnienia, że tak powiem, które mogą straszyć rybę. To się ładnie układa na dnie, czy w worku, czy na metodzie. Przynęty staram się używać troszeczkę takich, mimo tego, wbrew opiniom, że zimna woda, że ryby delikatne, że to, że tamto. Ja używam dosyć agresywnych zapachów, takich jak czosnek, cytrus, albo na przykład tutaj dwie ryby mi dał, znaczy nie dwie ryby, jedną, bo jedną złapałem na Kingcorna, którego używam. Nawet jak czuję, że może to troszeczkę za słodkie, no może nie, to lubię sobie ten zestaw gdzieś tam pacnąć na tego Kingcorna, z tego względu, że nawet ten zapach mi nawet pasuje, ja go po prostu uwielbiam, ale do brzegu. Ja złapałem jedną rybę na ten zapach D21. To jest taki sekret agent, stary sekret agent Hutchinsona. Naprawdę polecam ten zapach, jest fajny na każdą porę roku. No a w zimę tu się nam, kurczę, pięknie sprawdził. Ja dostałem rybę, Hubert połapał bardzo dużo fajnych ryb. Także naprawdę jakąś taką można było średnią wynieść, może nie z mojego łowienia, ale z Huberta łowienia, że ten zapach D21, w cudzysłowie zaznaczam, robi robotę, w cudzysłowie, bo robotę robimy my, a nie jakiś tam zapach. On tylko pomaga, bo ta zimna woda jest, ona jest po prostu jakby chirurgicznie czysta, że tak powiem, sterylna, tak? I ten zapach taki właśnie jak czosnek, jak taki właśnie sekret agent, tak, czy cytrus, on właśnie może spowodować, że ta ryba pochyli się i to hacnie. Bo ona nie, powtarzam raz jeszcze, i żebym się nie rozwodził, ona nie żeruje nie wiadomo jak. Ona po prostu jest ospała, coś tam chce zjeść i szybka reakcja, walnie ją w nozdrza. Nie mówię, że tam ma być kurka zadipowana, brońcie Panie Boże. Nie, nie, nie. Jeżeli już, to możemy jakieś flavory na bazie alkoholu robić i polewać te kulki, bo ten po prostu alkohol w takiej zimnej wodzie będzie się lepiej rozchodził niż wszelakie dipy, srypy i tak dalej. Przecież to woda jest taka z oleju, to zaraz zrobi, kurde, gęstą zawiesinę. To tyle, jeżeli chodzi o przynęty. Jeżeli chodzi o zanęty, to tak jak mówiłem, używam... Aha, jeszcze, zanim wrócę przyjdę do zanęt, kilka słów do zanęt, to zestawy. To są zestawy, ale te zestawy nie montuję tak jak zawsze montowałem na helikopterze i tego typu tam zestawach. Montuję go na zestawie Avida, Shocklet Leader. Naprawdę świetny zestaw, bardzo fajnie zacina. Montuje się go bardzo prosto, jest to ciężarek, klips, najlepiej polecam klipsa Avida, do tego rurka anti-tangle, też polecam Avida, ponieważ ona idealnie pasuje do tego ciężarka. Montujemy na klipsie przypon, rurkę wciskamy w ciężarek i w ten sposób mamy zbudowany zestaw. Bardzo szybko, bardzo łatwo zacina rybę na taką zimną wodę. Uważam, że jest
zdecydowanie lepszy niż zestawy bezpieczne czy zestawy helikopterowe. Zestaw jest ten bardzo podobny do centrycznego, z tym, że w zestawie centrycznym ciężar zbiera się z początku ciężarka, a tutaj masa ze środka ciężarka od razu przychodzi na haczyk w ułamku sekundy. No i druga rzecz, tutaj się ciężarek przy rybie wypnie, a przy centryku się, tradycyjnym centryku się nie wypnie. To tyle, jeżeli chodzi o zestawy i przynęty i przypony. Jeżeli chodzi o zanętę, to tutaj używam metod miksu Fantasy Bites. On to jest taki krylowo-rybny, rybne klimaty, dużo fajnego granulatu w środku, fajny proszek, to po prostu tylko dodaje wody do tego, można dodać do tego jakiegoś tam, tylko to nie o tej porze roku, boostera, żeby podbić się zapach, teraz nic nie dodaje, daje po prostu, leje samą wodę, tak? Do tego dodaję jeszcze z 2-3 garści alera 2 mm, mieszam to sobie wszystko, odczekuję jakąś chwilkę, aż ten, że tak powiem, zaprawa wędkarska nam stężeje, pakujemy ją w metodę, raz, dwa, przynęta w środku, w środek, przynętę chowamy w środek tej zanęty w metodniksie i wyrzucamy na wodę. To tyle, jeżeli chodzi o przypony, zestawy, przynęty i zanęty, jakie ja zaznaczam, stosuję na zimnej wodzie. No i tak, za mną 48 godzin. W pierwszej dobie, jak wiecie, już dwie ryby ładnie, fajnie padły. Są, jest naprawdę fajnie, no ale ostatnia noc, ostatni dzień nie przyniósł totalnie nic. A to z dwóch powodów. Po pierwsze, spadek ciśnienia. Poleciał po prostu na łeb, na szyję. Barometr aż głupiał. Poleciało około 12 hektopaskali w dół. Przyszło może nie tyle mocno chłodzenie, coś bardzo zimny deszcz, który przyniósł bardzo fajne zmiany temperatury. Na przyjazd było między, mówię, tak 5,2, 5,6 mniej więcej, taka była temperatura wody. I po tym deszczu zmierzyłem temperaturę 3,8, 3,7. Dziękuję, do widzenia. Prawie między półtorej, około półtorej stopnia mniej więcej temperatura spadła, a to jest dużo. Po prostu to jest to, o czym mówiłem wcześniej Wam, że tego typu wahnięcia na ciepłej wodzie nie mają praktycznie żadnego znaczenia. Ciśnienie ma znaczenie ogólnie w karpiowaniu, ale też nie zawsze. Nie zawsze to tak aż tak się radykalnie gdzieś tam może przekładać, ale na zimnej wodzie ma. Z tego względu, że to, co powtarzałem, powtarzać raz będę, te ryby to jest jakby to jest truizm, tak? Ta woda jest tak zimna, że one są na granicy swojego metabolizmu. I wystarczy mały ruch do góry temperatury, żeby zaczęły choć trochę żerować, tak? I mamy te spektakularne brania, które tutaj na łowisku Leśniewo przez ostatnie kilkanaście dni spadło z 25 czy 6 ryb, z czego to, jak mówiłem, Hubert złapał kilkanaście. I ja jeszcze w pierwszym dniu wstrzeliłem się w to okienko, dołowiłem dwie fajne ryby, z czego jestem naprawdę mega, mega zadowolony. A dzisiaj już jest naprawdę dupa blada. Zero kontaktu, zero, nic się po prostu nie dzieje. Ciśnienie w dół, temperatura wody w dół i jak z wieloma ziomkami, jak rozmawiałem na telefonie czy na Messengerze, to mówiłem, że jeżeli cokolwiek jeszcze złapię, to będzie po prostu naprawdę zajebisty przypadek, a nie jakaś tam w miarę przemyślana ryba. Oczywiście zostaje jeszcze jedną dobę, jeszcze jedną noc, bo to zawsze jakaś jest szansa, czy gdzieś jakaś ślepa ryba się nie poruszy.
Wszystkie zestawy zrobię teraz na metodę. Ta metoda według mnie przy takiej zimnej wodzie będzie lepiej działać niż PV-ka, ponieważ możemy ją troszeczkę mocniej rozmoczyć. Jest tam więcej takich frakcji drobnych, do tego ten drobniutki pelet alera, który tam się tam rozłoży dookoła tej PV-ki, będzie skutecznie, może nie tyle nęceniem, ale będzie dłużej leżał niż na przykład jak wejdzie drobnica i nam wyje to bardzo, bardzo drobną tą papkę z Stickmixu czy z Methodmixu. Więc dobrze, żeby ten aler tam 2-4 mm sobie leżał, niech sobie tą rybę nęci. I tylko tyle mi zostaje, nic więcej nie kombinuję, nic więcej nie wymyślam. Zostaję przy tym co się sprawdzało. Oczywiście w dzień lecą zigi na dwie wędki dla po prostu zwykłej zasady. Niech stoją, zobaczymy co się będzie działo, a nóż widelec właśnie, szczególnie na takim spadku temperatury, kiedy naprawdę według mnie nic się nie powinno wydarzyć, to mówię. Dwa zigi, na nockę metody i koniec. Na pierwszym planie mamy tutaj metodę. No i tutaj faka przedwalił. Moja wina, bo powinniśmy zawsze sprawdzać jak się prezentuje przypon na dnie. No ja tego nie zrobiłem. No i uwierzyłem w to, że ten Wofters będzie ładnie stał. Jak widzicie, nie stoi. Zachowuje się jak czodo Wofters. Cały przypon do góry podniesiony. No, pierwsze karpie wpływają. I wtedy mamy wrażenie, że to jest czodryk, a to nie jest czodryk, tylko to jest Wofters, który powinien sobie upaść, tak jak ja zawsze lubię, czyli haczyk leży na dnie, a kulka się, no to jest na przyspieszonym tempie, jak się to zachowuje, pomalutko będzie sobie opadał i cyk, mniej więcej tak zostanie. Jak mówię, ja uważam, że dla mnie najlepszą prezentacją Woftersa jest to, kiedy haczyk leży na dnie, jego nie widać, a jedynie wysoki jest tylko tyle, co długość włosa mi pozwala, albo na jak na deliku. Ryby sobie przybywają, kolejne ewidentnie widać, że jest zestaw w idealnym miejscu. A co jest najważniejsze, zobaczcie ten, gdyby ten fuck up, że on wyskoczył tak i kulka się zachowuje jak papa, a nie jak Wofters, on zostałby tak jak na poprzednim filmie, w metodzie. Leżałby równo na metodzie, zobaczycie jakie to będzie miało znaczenie w późniejszej części filmu podwodnego. O, pierwsze podejście. Pach. Piękny smok nie trafił w kulę. Z boku sobie pojadł trochę żarcia. Ciężko powiedzieć, czy skończyłoby się to braniem, czy nie, gdyby ten Wofters leżał na ziemi. No bo to też nie jest w 100% pewne w tym wypadku, ponieważ w dalszej części filmu zobaczycie, że ryby preferują też szczodrygi wysoką kulkę. No ale w tym wypadku ewidentnie nie zadziałał temat. Kolejne cienie gdzieś przepływają. Naprawdę bardzo dużo ryb tu przepływało. Woda ma 5 stopni. Jest ryba naprawdę aktywna. Ma jakaś płotka nawet, skubnęła i śmych. I zaraz zobaczycie kolejne podejście karpia. To będzie naprawdę epickie podejście. Zobaczcie jak bombowiec, jak B-52, lekko nad celem zawrócił, teraz patrzcie na to. Wyobraźcie sobie, że na tej metodzie leży kulka, która powinna tam leżeć. Było branie, piękny strzał, a tak zeżar wszystko co jest w metodzie, ale zauważcie jak sobie pięknie naprowadził się. Widać ewidentnie, że czuł, że tam jest żarcie, że to należy zebrać. No i nic. Mętny widok, tylko pięknie rozrzucony pokarm dyrfujący wszędzie, a smętna kulka sobie leży i zobaczcie ta prezentacja. Dla mnie ta prezentacja no, nie jest ok. Kolejne ryby przepływają, już nie są tak zainteresowane. Jak widać na załączonym obrazku, w dzień też się coś działo i w dzień też byłyby ryby. Kolejny śpiew, pomalutku sobie tam
w oddali. Nie. Woda zdecydowanie bardziej mętniejsza niż jeszcze półtorej tygodnia temu. Widać, że derby się ruszyły, że żerują, jedzą. Ale to nie jest tak dalej intensywne, jak wiadomo, jak będzie na wiosnę. Kolejny karp, ale nie jest jakiś wielki, bardziej taka okrągła piłeczka fajna. No i tu będziemy mieli teraz akcję z czodrygiem. Zauważcie tutaj te opadający, ten granulat, to woreczek, który się rozpierdzielił za szybko. I zobaczcie, jak przeciągnąłem zestaw. To było pierwsze przeciągnięcie go, to jest dobre pół metra. A granulat został w tamtym miejscu, jak widzieliście, opadał i znowu. To jest przeciągnięty zestaw przeze mnie, gdzie ja myślałem, że jest wszystko ok. I tak powinno być, nie? Delikatne tak zwane napinanie żyłki, to też dla Was doświadczenie. Zobaczcie, co się dzieje z zestawem, gdzie Wam się wydaje, że on jest w miejscu, w którym zarzuciliście. Zobaczycie, jakie to będzie bardzo kluczowe, że tam granulat został, a czodryk się przesunął o dobre 80 cm do metra dalej. Patrzcie, żerujący karp na tym granulacie, który tam pozostał. A tu smakosz. Pocałował czodryga, coś mu nie pasowało i spierdzielił. Ten zielony flawor, co się taki unosi, to jest kulka diffusion. Ona tak pracuje pod wodą, możecie sobie zobaczyć. No temu karpiowi ewidentnie było coś nie w serek, smuknął ją i popłynął dalej. Ona jest zdecydowanie tak z 6 cm nad dnem. Kolejne podejście, teraz to jest epic, patrzcie na to. Na siłę próbuje wchłonąć tą kulkę i nie może. Kurczę, jakby podpłynął od drugiej strony, to by się zapiął. Bankowo by się zapiął, haczyk by się u niego ułożył, albo by się może i nie zapiął, bo nie mógł go wcisnąć. No i zobaczcie, co ten karp zrobił dalej. Gdzie on jest? Żeruje na tym granulacie alera. Ewidentnie widać, że ten aler im smakuje. Zobaczcie, zimowa ryba, zimowa woda. Wpierdziela go, ile wlezie. Ciężko powiedzieć, co by się wydarzyło, naprawdę. Gdyby ten czodryk nie był przesunięty i stałby w tym miejscu, gdzie ten karp teraz, zobaczcie, jak muci tego alera. Tam jest druga ryba. Z lewej strony przepłynęła nad tym granulatem. No a to już na to pytanie już nie odpowiemy, co by się wydarzyło. Zobaczcie, jak się nażar tego granulatu. Mieli go, mieli. Kij wie, czy ten syrop, który się, ten gił, który się wydobyło z tej kulki, może nie był w serek temu, tej rybie, bo to druga ryba też tak nie zasała tej kulki. Ciężko to wyrukować. Ale ewidentnie widać, że właśnie w zimowej porze, to o czym wcześniej mówiłem, działają tego typu tematy, jak wysoko podniesiona przynęta. Bardziej z ciekawości to zrobił, bo granulat ewidentnie dał sygnał do żerowania i do żarcia. Jeszcze go mieli i spierdzieli. Dziękuję, do widzenia. Słuchajcie, dzień się kończy. I to w taki sposób, że jest po prostu spektakularny. Pierwszy dzień zasiadki było ciepło, ale tak, wiecie, wczoraj była tragedia, deszcz padał niesamowicie. Dzisiaj cały dzień było ciepło, ale bez słońca. I na wieczór matka przyroda mówi: Stanisław, wiem, żeś tu się wycierpiał, chłodu, zimnego deszczu. Masz chociaż w ostatni dzień trochę ciepła i mamy, kurde, słoneczko, które wyszło. I mam nadzieję, że to słońce, a pokazywał to barometr, bo szło ciśnienie do góry, więc liczyłem na to, że to słońce troszeczkę wyjdzie i wyszło. Może choć trochę, jeszcze z godzina, sprzed trzecią, jest szansa, że może jeszcze z godzinkę, półtorej posmyra to jezioro, lekko pobudzi te, kurde, zaspane styczniowe smoki albo smoczki. Mam nadzieję, że jeszcze tej nocy coś się dołowi, a jak się nie dołowi, to nic. Słuchajcie, wypiję sobie jeszcze jedną wieczorną kawę, potem poranną. Zjem śniadanie, bo piękne okoliczności przyrody i pojadę do domu mega, mega szczęśliwy. Także jeżeli się nic nie wydarzy, żegnam się z Wami. Pamiętajcie o subach, lajkach, o komentarzach, bo to wszystko bardzo ważne jest dla kanału, żeby on się rozwijał, ma większe zasięgi i tak dalej, i tak dalej. No co będę Wam tłumaczył, kurczę, tak? Także żegnam się z Wami, mordeczki, bye i do następnego vloga Karpiowy Stan Umysłu.